dzisiejszy niedzielny poranek pragnę Was bardzo serdecznie powitać i pozdrowić z Wiślańskiego Kościoła Apostołów Piotra i Pawła. Pragnę powitać Was hasłem rozpoczynającego się dzisiaj tygodnia, a hasło to znajduje się w 3 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie w wierszu 15 mamy napisane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych. Z kolei fragment, który będzie dzisiaj w naszych ewangelickich kościołach rozważany, jest to słowo, które znajduje się w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie w wierszach od 4 do 15 mamy napisane: a gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do Niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą własnych trosk, bogactw i rozkoszy, życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Podobieństwo o siewcy jest jednym z moich ulubionych nowotestamentowych fragmentów, ponieważ to słowo zachęca nas do refleksji nad naszym codziennym życiem. Ten fragment jest bardzo czytelny i tak naprawdę nie wymaga jakiegoś specjalnego i skomplikowanego teologicznego komentarza, ale co najwyżej wymaga przełożenia go z wymiaru teoretycznego na wymiar praktyczny. W dzisiejszy niedzielny poranek Bóg zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się nad tym, jak reagujemy na usłyszane czy też przeczytane Boże Słowo. Czy jestem jak droga? To znaczy, że Boże Słowo dociera do mnie i je słyszę, lecz w to Słowo nie wierzę i tego Słowa nie przyjmuję. Czyli upraszczając, Boże Słowo jednym uchem mi wpada, a drugim od razu wypada. Czy jestem jak opoka, czyli jak skała? To znaczy, że Boże Słowo dociera do mnie, słyszę je i przyjmuję je z radością. Jednak w momencie, kiedy pojawia się w moim życiu jakaś przeszkoda, problem, trudność, to okazuje się, że moja wiara jest tylko i wyłącznie pozorna. Niby jest, a tak naprawdę jej nie ma. Czy jestem jak ciernista ziemia? To znaczy, że Boże Słowo dociera do mnie, słyszę je i przyjmuję je z radością. Jednak otaczający mnie świat i jego bogactwa sprawiają, że ważniejsze jest dla mnie to, co ziemskie, niż to, co boskie. Wiedza, praca, kariera, różnego rodzaju rzeczy materialne zasłaniają mi Boga. A może jednak jestem jak dobra ziemia i usłyszane przeze mnie Boże Słowo rozwija się we mnie i sprawia, że moje życie jest drogą wiodącą do Bożego Królestwa. Jaki jesteś? Jak wygląda Twoje życie? Jak odpowiadasz na Boże Słowo? Pomódlmy się. Wszechmogący, łaskawy, miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy niedzielny poranek. Dziękujemy Tobie za to, że przemawiasz do nas poprzez swoje święte słowo. Prosimy Ciebie, abyś swoje słowo w naszym życiu pobłogosławił. Abyś sprawił, że nasze serca będą dobrą ziemią. I kiedy dotrze do nich Twoje słowo, to wydamy wspaniałe owoce naszej wiary. Twoje imię, Boże, niech będzie błogosławione w naszym życiu odtąd aż na wieki. Amen. Życzę Wam, moi drodzy, radosnej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.